Witamy Was bardzo serdecznie, mam na imię Asia Pieszka, a to jest Dorota Knapik. I chcemy Wam powiedzieć o edukacji domowej dzieci w wieku przedszkolnym, tak 2 do 5 w sumie, bo takie dzieci chodzą do nas na zajęcia. I podzieliłyśmy to wystąpienie, można powiedzieć, na takie 4 główne części, taką krótką historię, jak to się u nas zaczęło, jak wyglądają zajęcia, co się u nas sprawdziło i część finansowa. Oddaję Ci głos. Może na początek właśnie, na początek, co było na początku. Przeprowadziliśmy się do Skoczowa w 2019 roku, we wrześniu dokładnie. I wszystko zaczęło się od tego, że mąż Asi powiedział, że jego żona chciałaby numer telefonu mój, bo chciałaby ze mną porozmawiać. Już nie pamiętam zupełnie, po co chciałaś ten numer telefonu, ale jedną rzecz, którą pamiętam, to że podczas tej pierwszej telefonicznej rozmowy powiedziałaś coś tam, że myślisz sobie o tym, żeby coś robić dla dzieci tutaj, jakieś zajęcia, i ja tak wtedy: ty też? No i ty wtedy powiedziałaś: a ty też? No i tak się zaczęło i poszłyśmy od razu za ciosem. Ponieważ Asia jest taka, że jak coś ma być, to chce działać od razu. Tak. To chyba już w następnym tygodniu była u nas, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o tym, co możemy zrobić razem, jak to widzimy, jakie mamy możliwości, jaki chcemy mieć plan. To wszystko było spisane na kartce. Jakie mamy wizje i marzenia na ten temat. No i żeby nie zwlekać zbyt długo, to chyba w następnym miesiącu już ruszyłyśmy. Chyba tak. I jeszcze ja bym tutaj dodała, że ważna rzecz jest taka, że Dorota w to weszła tak na 100%. I no ja też oczywiście, ale jakby, że to nie była inicjatywa jednej osoby, tylko była nas dwójka. I na pewno Was zachęcam do tego, że jeżeli chcecie, żeby to trwało dłużej, to żeby była dwójka. Bo ja na przykład już podjęłam kiedyś próbę tutaj zajęć dla dzieci takich właśnie niekościelnych. No i to trwało bardzo krótko, w sensie tam chyba 2 miesiące to trwało, bo po prostu nie było kogoś, kto się w to tak samo włączył. Więc na pewno ta druga osoba jest mega ważna. Tak, to jest bardzo ważne, bo jak są takie chwile, że myślę sobie, ale mi się nie chce, to głupio mi wtedy zadzwonić do Asi i powiedzieć: nie chce mi się, więc robimy to i tak. I myślę, że podobnie bywa. Ale może właśnie krótko o tym, co wtedy sobie powiedziałyśmy, jak chciałybyśmy, żeby to wyglądało, nie? Więc ja pamiętam, że miałyśmy założenie takie, że to będzie miejsce, gdzie po prostu mamy z dziećmi będą mogły przyjść i czuć się fajnie. Tak miło. Tak, i nawet została nadana nazwa temu miejscu i tym zajęciom Dobre Miejsce. Tak. Bo właśnie wiedziałyśmy ze swojego doświadczenia i z rozmów z niektórymi innymi mamami, że często w tym czasie, kiedy nasze dzieci są małe, jeszcze nie idą do szkoły, a nie mamy w planach posyłać je do właśnie placówek przedszkolnych na przykład, mamy czują się takie osamotnione w tych swoich zmaganiach macierzyńskich i czasami wydaje się, że tylko ja mam takie problemy, że tylko ja mam takie chwile cięższe, a jak spotkamy się z inną mamą, która ma dziecko w tym samym wieku, przechodzi przez to samo, to jakoś tak raźniej jest, więc po pierwsze dać mamom taką możliwość, żeby się spotkały w fajnej atmosferze ze swoimi dziećmi, a dzieciom w tym czasie wartościowe zajęcie. Tak, i jeszcze na pewno chodziło nam też o to, żeby zaoferować tym dzieciom takie atrakcyjne w naszym współczesnym świecie wyrazy, czyli muzykoterapię, czy zajęcia sensoryczne. I na to też położyliśmy nacisk, żeby to nie było tylko takie zwyczajne, tylko żeby tam dodać takie elementy, takie wow, które przyciągają, których dzieci nie mają na co dzień. Bo na przykład ja też sobie uświadomiłam, że u mnie w domu zawsze było rozpoczęcie sabatu i się zawsze śpiewało i mama zawsze grała, ale no nie ma dużo rodzin w takiej, gdzie się w domu śpiewa albo gra, albo w ogóle muzykuje, więc to też było takie założenie, żeby to było na pewno. I to jest. Jest. Czy coś jeszcze? Coś jeszcze w założeniach na początku. A tu jest duży bat.
pewno założenie było jeszcze bardzo ważne takie, że od początku otwarcie będziemy wplatać wątek duchowy. Tak. I że elementem stałym, jakby może takim nawet podstawowym tych zajęć, będą historie biblijne, nauka tekstów biblijnych i śpiewanie pieśni też takich religijnych z dziećmi. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że jak zaczynaliśmy, mieliśmy 5 dzieci, a teraz tych dzieci było 17. Choroby i różne takie rzeczy spowodowały, że około 10-12 chodzi, natomiast bardzo się to rozrosło. I też jeszcze jeden ważny element, to pamiętam przed pierwszymi zajęciami, to był dla mnie taki, to było takie niesamowite dla mnie, bo my się spotkałyśmy po to, żeby się modlić. I pamiętam to, jak właśnie w tym pokoju w sumie klęczałyśmy i ta modlitwa po prostu trwała. Każda z nas po prostu siedziała, klęczała z zamkniętymi oczami i to Dorota mówiła, co na sercu leżało, to ja. I po prostu tak przyszłyśmy z tym do Pana Boga. Mówimy, mamy to, co mamy, zależy nam, żeby to było najlepsze, ale jakby prosimy Ciebie o błogosławieństwo tego. I pamiętam to jako taki moment taki niesamowity dla mnie. Ważny. Może jeszcze też taka, myślę, ważna rzecz, że od samego początku miałyśmy też takie założenie misyjne, że nie robimy to jako coś zamkniętego i też przed pierwszymi zajęciami poszłyśmy z naszymi dziećmi do bloków wokół tutaj nas i rozdaliśmy zaproszenia na to. I też poszła reklama w internecie i no, próbowaliśmy wykorzystać ten potencjał. I jakby już przechodząc do samych zajęć, to one są, mają bardzo, bardzo standardowy wygląd, czy taki sam na każdych zajęciach. Na początku jest część... Schematyczny, to jest ten wyraz. Na początku jest część muzyczna, gdzie dzieci się mają zadanie trochę wybawić, wyhasać, wyśpiewać. Wprowadzamy tam takie elementy zapoznania z podstawami rytmiki, muzyki, no i wszystkiego, co wokół tego. Następnie mamy lekcję przeprowadzoną według schematu z Grace Linka. Damy Wam linki tutaj przy opisie tego filmiku, będą linki do tych scenariuszy i po prostu bierzemy i jedziemy według scenariusza. Czasami coś zmienimy, żeby nam bardziej pasowało, ale ogólnie tam nie ma co za bardzo zmieniać. I po tym takiej części tej lekcji biblijnej jest część wolnej zabawy, gdzie dzieci po prostu na wielkim dywanie korzystają z czasu i bawią się wspólnie mądrymi zabawkami. Które kupiła Asia. Tak. Bo ma taki zmysł. Ale jeszcze po... Aha, i jakby kiedyś kończyliśmy na tym, że po prostu po tej wspólnej zabawie była taka znowu wspólna modlitwa i się rozchodziliśmy do domów. Ale wprowadziliśmy potem kolejny element, czyli wyjście na plac zabaw, czyli po zajęciach najczęściej wychodzimy teraz, jak jest pogoda, na plac zabaw, a po placu zabaw teraz jeszcze dołożyliśmy element zupy, wspólnej zupy, gdzie po prostu tak na kolejce każdy po kolei i robi raz, wychodzi tam na 2 miesiące. Około 6 tygodni powiedzmy. Robi wielki gar zupy i wtedy dzieci mają, no, jak się spotykamy na 9:30, no to do czasami do 14, 13, 14 ze spokojem można ten czas spędzić razem. Mhm. Tak. Raz w tygodniu mamy zajęcia. Aha, jeszcze odnośnie tutaj takie rzeczy, co się nam sprawdziło. To na pewno sprawdziło się to, że mamy zamienne elementy lekcji i to dużo szybciej idzie teraz się podzielić, kto co ma, bo staramy się zrobić tak, żeby było naprzemiennie, że raz jedna, na przykład jeżeli jedna z nas zaczyna zabawą, to druga wchodzi z tekstem, wtedy pierwsza robi modlitwę, wtedy kolejna... Ta sama, w sensie, no wiecie o co chodzi. żeby tak płynnie przechodzić, żeby był czas też na wyciągnięcie ewentualnie jakiejś tam pomocy potrzebnych. I to bardzo, bardzo usprawnia pracę. Ale też jest takim elementem ciekawym, że dzieci
dzieci, wiecie, można skupić ich uwagę na krótko, więc jedna osoba coś prowadzi, a za chwilę, o, druga z czymś wchodzi, nie? I tak na zmiany, więc to też myślę powoduje, że przez dłuższy w zasadzie czas, my przez godzinę mamy taki czas, gdzie dzieci potrzebują skupić uwagę. To jest długo jak na dzieci przedszkolne. No właśnie i też na przykład sprawdziło się to, znaczy to akurat zagrało i myślę, że to jest akurat Boże prowadzenie. Tutaj właśnie ta modlitwa to jest jedyne, co możemy Wam poradzić, że nasi mężowie, jak kiedyś byli na zajęciach, to obydwoje jakby wrócili z taką myślą, że jak my się niesamowicie uzupełniamy. I to jest takie, że my nawet nie musimy sobie mówić, tylko wystarczy, że się na siebie spojrzymy i już wiemy, co zrobić. Nawet była kiedyś taka sytuacja, kiedy Dorota prowadziła historię i miała do niej zadzwonić ktoś z zewnątrz, nie pamiętam kto, ale miał ktoś z zewnątrz zadzwonić i miał być mężczyzną, chyba to był Daniel. Darek Lazar. Danielem miał być. Ja nie miałam w ogóle, nic nie wiedziałam, co będzie, co chce Dorota zrobić. Wiedziałam, że ma do niej zadzwonić ktoś i widzę, że siedzi z tym telefonem, dzieci czekają, telefon już tam pracuje, ale jakby nic, nie, nic się nie dzieje, więc po prostu tylko chwyciłam telefon, wyszłam na zewnątrz i to jest takie coś, że po prostu trzeba reagować tak spontanicznie i szybko. Więc na pewno no to nam się sprawdza, to takie wymienianie w prowadzeniu, bo to jest fajne dla dzieci i dla nas też. Ja może bym też pociągnęła jeszcze ten wątek, jak Pan Bóg przyprowadził nam dzieci spoza naszego zboru na zajęcia. Bo z jednej strony my zrobiliśmy tu jakieś wysiłki. Może opowiesz o pierwszej osobie, o jak przyszła? To było dosyć zabawne, bo Natalia, poznałam się z nią na zajęciach i widziałyśmy się jeden jedyny raz na zajęciach tutaj w Centrum Kultury i mi się wydawała taka fajna i mówię, to się wymienimy telefonami, bo może się już więcej nie spotkamy. I faktycznie nie widziałyśmy się, ani się nie kontaktowałyśmy, no bo ja mówię, no bo co tak napisać, co u Ciebie, jak się nie znamy. Ale jak zaczęłyśmy prowadzić te zajęcia, to stwierdziłam, że to będzie naprawdę fajne i będzie na poziomie. I myślę, że to jest wartościowe dla dzieci, więc jej napiszę. Zaprosiłam ją i przyszła. Później kolejna dziewczyna ze zboru zaprosiła swoją sąsiadkę z dzieckiem. A później Natalia zaprosiła inną dziewczynę, która się przeprowadziła tutaj w te okolice i poszukiwała takich miejsc, gdzie właśnie może się udać z dzieckiem, którego nie posyła do przedszkola. I się okazało, że właśnie akurat te dwie dziewczyny też są zainteresowane edukacją domową, więc tu jest też taki potencjał, żeby może jak już nasze dzieci pójdą do szkoły, żeby kontynuować to. Tak. I na pewno jedna rzecz, która jeszcze jest godna polecenia, która się nam bardzo sprawdziła, to jest modlitwa przed i po zajęciami. To jest, wszystkie osoby, które chodzą na zajęcia, teraz się dowiedzą, że czasami od 9 na przykład, jak się dzwaniamy, to dopiero zaczynamy je szykować, bo po prostu życie tak pędzi, po prostu nie ma czasu, ale z drugiej strony to jest zawsze przygotowane i jakby każda z nas wie, co będzie, nastawia się na to, tylko że najczęściej robi się to dosyć późno. Natomiast zawsze się modlimy przed o prowadzenie i zawsze się modlimy po zajęciach tego dnia wieczorem. I to jest taki wyjątkowy też dla mnie czas, bo jest czas, żeby nazwać to, co nam nie poszło, czyli po prostu powiedzieć sobie, że na przykład to nie wyszło. Bez wyrzutów. Bez wyrzutów, tak. Że tu się na przykład nie zachowałaś dobrze, bo takie też sytuacje były. Albo że na przykład to można by poprawić, albo że tutaj za długo tą część prowadziłyśmy i przez to straciłyśmy uwagę dzieci. Wszystko po prostu staramy się nazwać, bo to bardzo pomagało nam po prostu poprawić następne zajęcia, lepiej poprowadzić. Ale też to był taki czas wyjątkowy pod względem modlenia się za konkretne mamy albo konkretne dzieci, które wiemy, że mają jakąś sytuację czy problem. Stworzyłyśmy też grupę na WhatsAppie i to też jest fajne miejsce takiej społeczności mam, no bo dajemy tam informacje, na przykład nie wiem, jutro zajęcia
są gdzieś indziej, bo zdarzało nam się robić tak, że zajęcia były w innym miejscu, albo coś w ramach zajęć organizowałyśmy, albo potrzebowałyśmy konkretnie wiedzieć, ile osób będzie w danym dniu, więc zapytanie, kto będzie, a kogo nie będzie. Ale też ktoś tam choruje od 2 tygodni, no i napisał to na tej grupie, więc od razu jest reakcja, to my się będziemy modlić o Ciebie. I to jest takie też fajne. Taka grupa wsparcia powstała przez to. Jeszcze myślę, czy jeszcze mamy coś, co nam się tak sprawdziło bardzo? To może tak właśnie już tak trochę płynniej przechodząc dalej do części finansowej. Na pewno coś, co nam się sprawdziło, ale co jest inwestycją, to jest dywan, który on robi to miejsce. Po prostu on robi to miejsce. To jest miejsce w kościele. Jest to takie pomieszczenie boczne, można powiedzieć, ale ani nie wygląda, w sensie no wygląda tak z poprzedniego, nie stulecia, może dziesięciolecia. Więc ten dywan wnosi tam takie ciepło i taką... Dzieci go lubią. Dzieci go lubią właśnie i też fajne jest to, że ten dywan bardzo określa granice miejsca, w którym mamy zajęcia i to też jest coś, co nam się bardzo sprawdza, że po prostu wychodzimy z butów i wchodząc na ten dywan, dzieci jakby wiedzą, że to jest miejsce, z którego raczej nie schodzą. No schodzimy na przykład pracę plastyczną czy do toalety, ale raczej zajęcia się odbywają na tym dywanie, więc to jest takie coś, co się fajnie sprawdziło. I druga rzecz, która też jest fajną rzeczą, to jest biblioteka, która zaczęła działać, bo nasze były zamknięte. A na przykład ja wiem, jakie są fajne książki i jak ciężko jest wybrać fajną książkę, że na przykład ja idąc do biblioteki zawsze czytałam na miejscu, czy to się nadaje, a w momencie, kiedy nie można do niej wejść, no to ciężko wybrać cokolwiek. No i stąd pomysł wyszedł z biblioteką, że mam torbę pełną książek i co zajęcia można było sobie wypożyczyć, oddać. I to też było coś takiego, że zapoznajemy dzieci z dobrą literaturą. No fajne było to, że jedna mama, kiedy przyszła chyba drugi raz na nasze zajęcia i pożyczyła pierwszy raz książki, to po przeczytaniu mówi: te książki są takie inne, inne niż wszystkie. Duchowych treści takich stricte jest kilka może, nie? Są też książki z Fundacji Źródła Życia i takie przygody Mrówki na przykład, ale no, to są książki, które uczą wartości, czy jakby pokazują, jak można się zachować lepiej, a niekoniecznie takie typowo jakby religijne też. Jeszcze jest temat gier, które też były w wypożyczalni. Można było wypożyczyć sobie grę i to były gry takie, które mobilizowały do myślenia, które mają uczyć pewnych, rozwijać po prostu dzieciom perspektywę i to było też zabawne, jak czasami dzwoniłam do jakiejś mamy, a mama późno wieczorem, a jakaś mama mówi: wiesz co, my robimy właśnie, z mężem siedzimy i próbujemy to rozwiązać. Więc to były takie zabawne też sytuacje. I jeżeli chodzi jeszcze o finanse, to tutaj mamy 2 odmienne zdania, bo ja na przykład uważam, że trzeba było kasować wszystkich za zajęcia, za każde zajęcia osobno. Dorota nie chciała się na to zgodzić, znaczy nie zgodzić, ale jakby nie do końca się z tym zgadzała. Tak, wolałam, żeby to były zajęcia darmowe z możliwością dobrowolnej wpłaty. I u nas na zajęciach stoi skarbonka kaczuszka, do której każdy może i nie musi wrzucić pieniążka. Mamy trochę tam finansów, oczywiście to nie jest tak, jakbyśmy pobierali opłatę stałą od każdego, każdorazowo. Ale mogliśmy kupić za to krzesełka na przykład, dokupić krzesełka, bo jak nam się powiększyła grupa, to nie było krzesełek dla dzieci. W zeszłym roku kupić na koniec roku szkolnego jakieś tam książkowe prezenty dla dzieci? Tak. I co jeszcze? I na pewno jakby pod względem finansów to warto wspomnieć o 2 rzeczach, że można się zwrócić o dofinansowanie ze zboru, można się zwrócić o dofinansowanie z diecezji na takie działanie i można się zwrócić również o dofinansowanie do ASI, do Stowarzyszenia
Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw. I to są takie trzy podmioty, które mogą pomóc. Natomiast, bo jakby rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że te zajęcia się wydają takie zwyczajne. Tam nic nie wydaje się takiego niesamowitego, a jednak jakby podliczając wszystkie rzeczy, które były potrzebne, które używaliśmy, nie były potrzebne, można by się było obyć bez. Ale z tych, które jakby używamy, no to wyszedł nakład około 10 tysięcy złotych. Mhm. Więc to, żeby to było fajne, atrakcyjne, na pewno trzeba policzyć po prostu, że do tego trzeba dokupić rzeczy, no, po prostu. No ja myślę, że bardzo ważny jest też wkład zboru naszego, bo Rada Zboru jakby tak też przyjęła, że to będzie taka działalność misyjna i na przykład nie płacimy nic za to, że w zimie raz w tygodniu przez ileś godzin musi być włączone ogrzewanie gazowe, a to też są jednak koszty. Mhm. Może teraz Emilka coś powie, bo Emilka jest każdego tygodnia, jeśli tylko nie jest chora, na zajęciach. Lubisz nasze zajęcia? Tak. Co w nich jest fajnego? Praca. Prace plastyczne lubisz. A coś jeszcze? Dlaczego tak zawsze czekasz na tą środę, kiedy są zajęcia? Bo mogę się spotkać z Sarą. A, ze swoją przyjaciółką. No i masz chyba jeszcze też innych koleżanki i kolegów tam, tak? Też ich lubisz? To jest fajny czas, co? Ja lubię historię biblijną. Lubisz historię biblijną? No to fajnie. Jest jeszcze Jeremiaszek. Jest troszkę młodszy. Tak, a lubisz nasze zajęcia, które mamy każdego tygodnia? Tak. Zastanawiam się, czy jakby wydaje mi się, że chyba już powiedziałyśmy Wam wszystko. Aczkolwiek w razie gdybyście miały jakieś pytania, to ja też zostawię planszę taką na koniec filmiku z naszym namiarem. Możecie dzwonić, pisać, chętnie pomożemy. Ja chętnie pomogę napisać wniosek do ASI. Obym nie żałowała tego, że to powiedziałam, ale jak coś, to chętnie pomogę, bo po prostu widzimy, jakie to jest fajne i dobre. I na tym etapie rozwoju dzieci kojarzą Kościół z czymś pozytywnym, z czymś fajnym, z towarzystwem i to jest takie, no, bezcenne. Myślę, że to jest bardzo ważne właśnie. Jeśli chodzi tak o moje prywatne doświadczenie, to właśnie jako dziecko marzyłam o tym, żeby być nauczycielką. A jak się nawróciłam, to zaczęłam marzyć o tym, żeby w Polsce, zwłaszcza jak przeczytałam książkę Powiedz to światu i tam też jest taki rozdział poświęcony edukacji, to właśnie sobie myślałam, jakby było super, żeby w Polsce były takie miejsca, gdzie dzieci się uczą i uczą się też takich wartości bożych. Dlatego tak kibicuję też temu, co się tam dzieje w Podkowie i całej tej inicjatywie. Bardzo się cieszę, że ktoś przeciera te szlaki. Ale to jest taka mała realizacja też moich marzeń, że możemy dać taką możliwość spotykać dzieci z sobą, które czegoś się uczą, które spędzają czas w sposób wartościowy i są chronione może przed niektórymi takimi negatywnymi rzeczami, innych, które spotkałyby w innych miejscach, jeśli miałyby być na zajęciach. Więc... Ale to jeszcze ja też w takim razie powiem o moim doświadczeniu związanym z tymi zajęciami. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak Ci mówiłam, że ja się o Dorotę modliłam 7 lat, dosłownie, bo to było wtedy, jak zaczęliśmy tamte zajęcia, one wyszły, nie wyszły. I ja się po prostu modliłam o kogoś, komu będzie tak samo zależało jak mi, bo nie ma sensu zaczynać czegoś, jeżeli komuś się po prostu już nie chce na początku. I dlatego wiem, że jakby ta modlitwa, jeżeli Wam leży coś na sercu, a widzicie, że nie macie z kim tego zrobić, to jestem w 100% pewna, że Pan Bóg przyśle na Waszą drogę Dorotę albo jakąś dziewczynę o innym imieniu, może chłopaka, no kto wie, ale jakby warto się modlić, bo te 7 lat się wydaje teraz takie nic, a zysk jest
ekstraśny dla wszystkich. Zachęcamy do tego, żeby po prostu odważyć się realizować Boże plany, jeżeli Pan Bóg kładzie Wam coś na serce. Dokładnie. Pozdrawiamy.